Dużo wilgoci utrzymuje się w powietrzu, tworząc deszczowe chmury. Taka deszczowa i pochmurna aura zostanie z nami do końca sierpnia, za to początek września przyniesie więcej słońca. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Pogodę na Pomorzu kształtuje obszar obniżonego ciśnienia, obejmujący Europę Środkowo-Wschodnią i Półwysep Bałkański. Towarzyszą mu także strefy zachmurzenia frontowego z chłodnym i wilgotnym powietrzem. Tak będzie również jutro i w dzień, i w nocy, oprócz opadów deszczu. W całym regionie o poranku, zwłaszcza w głębi lądu, pojawią się mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni w okolicach Kwidzyna do 16 stopni na północy województwa. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silne ciśnienie, wynosi 1012 hektopaskali i waha się. Poniedziałek na Pomorzu pochmurny, nadal przeważnie zachmurzenie całkowite. Rano z zanikającymi mgłami i z opadami deszczu. W ciągu dnia opady będą przeważnie przelotne. Termometry pokażą od 17 stopni w Łebie i na Półwyspie Helskim do 19 stopni w Kościerzynie i w Człuchowie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali i nadal będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-wschodni o sile do 5 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia północno-wschodni do wschodniego, trochę silniejszy, do 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru życzę i udanego tygodnia. Do zobaczenia.